wędkarskie. Fantastyczne wydarzenie, coś niezwykłego dla każdego wędkarza, który chociaż raz otarł się o taką imprezę. To można powiedzieć początek sezonu, bo mamy luty, koniec lutego, jeszcze ryby śpią, jeszcze nie są osiągalne, jedynie być może pod lodem. A my tutaj już o tych rybach rozprawiamy, już dyskutujemy, już się spotykamy, chodzimy, oglądamy wędki, machamy kijami, kręcimy kołowrotkami, co najważniejsze, sprawdzamy, jak się zachowują przynęty w basenie, w akwarium ogromnym, które tutaj zostało po raz pierwszy w Polsce sprowadzone do tego, aby można było właśnie te przynęty testować. Ale okazało się, że nie tylko te przynęty, ale te ryby, które tam sobie żyją, to one jak magnes ściągają tłumy praktycznie. Moim zdaniem jest to fantastyczne i jakby na to nie popatrzeć, to chyba najważniejsze, czyli ta promocja wędkarstwa, także tych emocji, to tu się wydarzyło. Tłumy ludzi, tłumy. Praktycznie wczoraj od bladego świtu aż do wieczora i dzisiaj były momenty, że trudno było się przecisnąć. Ale no to właśnie jest najważniejsze, że te targi spotkały się z tak szerokim zainteresowaniem. Po raz pierwszy w historii mamy około 150 wystawców. Tego wcześniej nie było. Głównie to firmy zorientowane na łowiectwo karpiowe, na wędkowanie, łowienie karpi, ale mamy też spinning, mamy też wędkarstwo gruntowe, spławikowe. Wszystkie te metody znajdą się w Poznaniu. Nazwisko Józef Rudewski, jestem redaktorem Wiadomości Wędkarskiej, ale powtarzam to po raz kolejny. Nie ja jestem najważniejszy, ponieważ najważniejsi są mistrzowie wędki, ich przynęty oraz ryby. Dla każdego z nas, który kiedykolwiek dotknął wędki, usiadł nad wodą, to co dzisiaj można tu zobaczyć, to po prostu jest rzecz niezwykła. Prawdziwe show. Na tych targach wszyscy są jacyś tacy podekscytowani, coś niezwykłego, taki duch nowy wstępuje, za chwilę będzie można łowić te ryby, za chwilę będzie można, bo ja wiem, usiąść i znów porozmawiać. Ten czas tutaj to czas fantastyczny dla nas wszystkich, niesamowita przygoda i jakby na to nie spojrzeć, coś co zgodnie z hasłem tych targów, sezon wędkarski zaczyna się w Poznaniu i dobrze go zaczęliśmy, wielkim, wspaniałym wydarzeniem, które nas wszystkich dobrze, pozytywnie nastawiło do tego sezonu i mam nadzieję spotkać się za rok na Rybomanii, na kolejnym tego typu wydarzeniu w jeszcze liczniejszym gronie, z jeszcze większą pasją i jeszcze z większymi emocjami, bo liczę, że ta dobra wiadomość szybko się rozejdzie, że mamy tak fantastyczne wydarzenie, jakim jest, stała się, jest bez wątpienia Rybomania, że ono zostanie dostrzeżone, docenione, a ci, którzy tu nie byli, będą ciężko i głęboko żałować.